Odpalam ognisko z tyłków ludzi. Radholm teraz, ej, fajnie wbijamy ten klin. Przecież my już wszystko rozpieprzamy, tu zaraz są elfy. Westdale, Tarando, Tondoril, Dan. No to jest ten Stratholm jeszcze, którego większość osób nie kojarzy, bo to jest przed plagą w ogóle, nie? Wszystko jest zielone. Przed Arthasem jeszcze właśnie. Raptor w tyr, Camp Horde, Laughing, Northland, Stratholm, Mielor, Destruction, Wimperd, Island, Stronghold, Cho'gath, Twilight, Cho'gath, uuu, Cho'gal. Lubię Cho'gala, fajny jest. Ten klan jest też ciekawy. We followed the maps as you commanded, Chieftain Cho'gal. We shut your hole, or I will gut you and make you eat your own innards. There's a goblin band somewhere nearby. I can sense them. Let's recruit them first, so they can help us. A no właśnie, jeszcze saperów nie odkryliśmy. Yes. Jakie jeszcze jednostki zostały? Na sumie nie będę spoilerować, ale jeszcze zostały takie elitarne jednostki do odkrycia. Dobra. Pagalinio, zacznijmy od mojej ulubionej rzeczy. Tej destrukcji wszystkiego, co można kliknąć prawym. O! Jest tych gold? Złote monety? Nie mam kontroli, widzę nad tym na razie. Coś tu jest? A nie, można zaprzeć. Dobra, to idziemy. Foothold, find the gold, match or must survive. Nie pamiętam tej misji, ale bo jak rozumiem, że Stratko, to już wiem, że to będzie cała mapa, to będzie miasto pewnie. O, Yeti. Wyciągnijcie go. Ubije dużo. Ale mamy na tym, na E mamy... To jest mocny spell. Nie może atakować, tak mi się czegoś podoba, silny ma ten spell. Wstanie, zankiem? Nie, nie, nie wstał, okej. Okay. Prawo, lewo? To wygląda, przydało coś tym saperem zniszczyć. To się zapisze. No w Stratholm, okej. Okay. O, skrzyneczki. Złoto, przyda się, bo będzie baza na pewno, jak szukamy kopalni. Bo dużo tych pieniążków. Wieża. Oj, bijcie, bijcie. Nie dałem itemu żadnego Cho'gala, ale ma te startowe swoje. O, ma May of Killock, sobie to mógłbym skautować. Nie? Tam gdzieś oczko. Uuu! Uuu, ja chyba nie tu mam iść. To już rozumiem, te Stratholm jest. Ja już widzę te mury, tych łuczników na murę. Znaczy, pamiętam tak, 10 na 10 jest zrobione to wszystko, jak to wygląda. Wykorzystali wszystko do perfekcji. Dawaj. Nie, nie da się. Chyba tutaj nie ma mi w takim razie. Kurde, pewnie się na miarę na czas jest ta misja, że... On tam cały czas buduje, a nie mam bazy nawet, no ale dobra. Tu? Chodźcie tu, a tego jednego wyślę tutaj zobaczyć. Chcieliśmy trochę czasu zaoszczędzić. W sumie mogę spamować te Mile of Killrock. Chodź gdzieś tutaj. Nie możesz? Tam? O, możesz polecieć. Oj! Użyjmy tej Jerki. Tam się trochę ładuje, ale... Ale pizło. Mają chaos obrażenia te Jerki? Ty nie. Gangrena. O, mam do brygada od demolki. O, umarł mi chłop, nie umarł. Co te ogry robią, powiedzcie mi najlepszego. Czekaj, mam tu tych i muszę marnować jednego? Bo oni są za ścianą, widzę. Węgowny Slav, a Chemislav, no właśnie, bo Chemislavie się ich robiło. A zróbcie tak, 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 tak. Pokaż mi tego jednego chłopa. Bo saperzy niestety oni nie mają w ogóle obrażeń żadnych, oni tylko mogą wybuchnąć, ale dużo biją. A nie muszę marnować, okej, do git. Oni są papierowi niestety, zero pancerza. Ale nie muszę oszczędzać tej jednostki, bo ja tak rozpierdzielam nimi. A gdzie jest utok piękny? Pewnie przyjdzie. Jeszcze mikstura many. Chodźmy tu jeszcze zobaczyć. Proszę, nic nie ma. Złoto zostawiłem. Weźmy jednego ograć, zobacz, tutaj coś było.
zmiany. To wypij tą i weź tą. Powiem na odwrót zrobić, ale już nie chce mi się. I złoto. A golda, dużo. Niestety tylko ten czogal może zbierać. No jest ten problem co zawsze z tymi jednostkami, kiedy jest za dużo. Patrzcie co one robią. Bo te czekają w szeregu, aż te przyjdą pierwsze i się robi taki młyn dosłownie. Tu było? Nie, to chodź do jedynki. Wilce, okej. Okay. Jestem doma Control 3. Na pewno tam gdzie coś rozpierdzielić nimi, jakich dostajemy w tej misji. Coś wyleciało? Nie. Wierzę ludzie. Mógłbym wybuchnąć, ale nie chcę tych saperów marnować. A w sumie pewnie nie wykorzystam ich. Ale OP są te spele, czegale. Kopalni szukamy cały czas i musimy pewnie tę stratką potem odbić. Ładna runa. Wydaje się, że tylko coś tu jest. Problem jest taki, że jak mam tych... Znaczy problem. To jest duża szansa, że będzie to właśnie schowane też za skałami. Tylko właśnie skały mogę rozbijać. Trolce! To mnie lubią. Kontrol 1 i tych dwóch damy za to. O, mam leczenie jakieś. Mogę produkować? Tak, mogę produkować, ale nie robię na razie. Tego leczenia. Masz te mięska. A dobra, masz dwa mięska. To... Patrzcie, oni blokują tych, bo czekają. A puśćcie czogala pierwszego. Zresztą, to będzie jak dostałem wojsko, to będzie duży rozpierdziel. Mi się to fajnie gra jako taki film interaktywny, bo w sumie pytałem, że coś ciąć, ale właśnie cały czas się dzieje w tych misjach, nie ma co nawet ciąć. Mózg sobie mogę przeciąć. O, no właśnie, kurde, wjechać tu tym? Fajnie by tu było wjechać tym, szczerze mówiąc. Dobra, się wpierdziłem. O, ja mu spierdzielcie tą pracę ogrom, na tej poradzę. A, bo ja muszę iść tych goblinów. Ale jest tak ciasne kupsko, że nie chcę na tych wyobrażać sobie, jak to wyglądało. A koboldy pewnie kopalni złota pilnują, tak. Macie cinematyk jakiś? A, okay. Tutaj coś jest, widzę, bo mi to oko pokazało. A zobaczymy co się stanie. Pewnie Utok przyjdzie, powie, Jarzek szukał kopalni. A, czyli przyjdzie. Kurde, liczę, że będzie misja z jednym bohaterem. Nie lubię tych misji, gdzie jest 30 tych bohaterów, ale okej. Okay. Our scouts report that a large oil shipment is preparing to set off from the city. O, ja tak wodna misja, bo tak najszybciej muszę ten olej zacząć wydobywać. Chodźcie tu. Oj, odblokowało mi się, no tak najszybciej. Big Farmy mi buty. A co, jak nie mogę bić? No właśnie, do tych drewna dla mnie. Odkryjcie mi ten, to jednym powinienem lecieć. Nie wiem, że ja tutaj muszę iść tą całą drogę. Dobra, jest już odkryte. Nie mam żadnego statku, lol w ogóle. Taka ciekawostka z drewnem to była, widzę. Okej, nad git tutaj? Tak, Kajów Killrock latało chyba, nie? Tak.
Gdzie to w ogóle wyjść? A tutaj, okej. Ale są za dużo tych jednostek. If we defile this place, we can turn its power against them. Jakieś czuję jakąś moc gdzieś, tak gdzie to czujesz? Jakieś studnie, okej, okay, opilisty są. Oczko pękło, kurwa, ale bielka jest ta. Połowa mapy to jest to miasto całe. Ola, to chodźmy to zniszczyć, co tu są? Defender of Faith. Fajne te modele zrobili, unikalne, bo tu już są paladyni, nie? I monk jest. Na godzinę. Mogę już rozbudowywać wioskę? Nie, jeszcze nie mogę. Jeszcze muszę 30 tych pick farmów zrobić. Dobra, te upgrade'y zrób. Mam dużo tego golda, powinien to szybciej robić. Nic więcej nie zrobię. Wychodźcie tutaj, ale was nie chcę stracić, nie powinien was tak zostawiać. Jaką misję w ogóle? Jest na czas coś? Stratholm, ale Stratholm. A czyli pewnie jak zrobię tą misję, to się pojawi Warchief albo coś takiego. Fajnie. Wampirz aura. O, te ogry z wampirzą aurą to brzmi OP trochę. Pomóż mi z tymi farmami, błagam. Ale mam opóźniony start wodny. Ale tu muszę grać wodną mapę, widzę. A mi teraz za to jakiś statek, to nic nie mogę na to bronić tego. I to miało się wkurza w tej mapie. Tu nic nie ma. Tutaj jest takie, tu jest chyba przejście, to się nie da przejść w ogóle, tam są jakieś domki jeszcze. Tanker's ready, ok, jak najszybciej buduj. Mam jakiś olej? Nie, właśnie nie mam na to oleju w ogóle. Ten upgrade, jak najszybciej, no. Wywalę dużo golda na niego, ale to odda. O, jeszcze nie. Muszę do złota dać chłopów. To może się zniszczą, że coś będzie z tego. No to było wykonane? No to było z takich sanktuarium. Miejsce mocy było. Tu coś wygląda, jakby było. Będzie całe miasto obstawiam to. Jakiś port tego miasta. A, jak najszybciej mi zróbcie, koledzy, ten. Tak, Smitha. Potem wróćcie do drewna. Ja mam w tych złocie już jeszcze jednego. Nie wiem, że tam jest limit, ale im dalej jest oddaleni, bardziej tym więcej tego potrzebuję. Duży zasięg ma strasznie ta. Wątpię, że to było globalne, ale... No, zapiszę się, bo nie wiem, na co się pisze, więc zapiszę. Tankers ready, noszą chłopy. Olej już też siadł. Jeszcze jednego się machnę. Co, się zamknąłeś? Wystarczy przy złocie. Teraz tu. Zrób do drewna. Tu obstałem, że już jest od nich. Mam nadzieję, że nie striggeruje jakiegoś eventu. O, ja pierdzielę, dobra, do tyłu. O, moje ulubione. Katapulta na wieży, wow. No to ja nie robię ogrów, nie robię niestety magów, nie robię nic, tylko chyba robię katapulty same. O kurde. To się da zniszczyć. Ładnie się zgrupowali. Halo. Zobaczmy, czy oni działają. Nie wiem, czy oni działają tak jak... Jak ja pamiętam. Powinien przeżyć, a tak wierzy. Chyba na dwa hity go ma. Nie dobieg. Co? Horde Arise? No striggerowałem coś. Nie, za szybko. Jeszcze jakiś port muszę zniszczyć. No bo to się samo odpali. Jak się samo odpali, to wlecę w nich, ale widzę, że tam jakiś watchy przyszedł za 10 minut. No tak dziwnie to jest. Myślałem, że przyjdzie Warchief, to ja muszę mieć... Ale co, ja muszę mieć ten port też zniszczony, jak przyjdzie Warchief, czy nie? Upgrade, no to jest najważniejsze. Upgrade są najważniejsze w tej grze, to jest tak śmieszne. Górąco mam jakiś klans, okej.
A, ja szybciej muszę te warownie przekształcić. Co tu pękło? Ta misja jest wodna, to ja też muszę statki zrobić. Dobra, zacznę nie robić te upgrade'y wodne. Muszę zniszczyć co? Alliance Ulrich Stratholme Port. No właśnie, pewnie potem się striggeruje, że Warship przyjdzie. O, tu już widzę, że jest taka droga, to już wiem, gdzie się Warship pojawi nawet. O, ten czogar pewnie rozpierdził sam tą wioskę całą, ale... Wstałem, że mogę jej nie zniszczyć, tak się nie zdziwię nawet. Jeszcze do drewna wezmę chłopa, czy do złota. Z drewna już będzie fajnie z tym upgrade'em jednym. Na razie jadę na tym, że nikt mnie nie atakuje tutaj. Chyba bym chciał robić żółwie i te, i juggernaut, a i tak będę musiał mieć te troll destroyer przecież, nie? Będą te latające. O, tu mam ochotę pauzę kliknąć, chyba kliknę, się widzimy zaraz, żeby nie było za długo nudzenia. Bo teraz będę po prostu czekać na Golda. Kurwa, co on tak bije? Zatorował mnie Aleksander z Mogle z ciekawych rzeczy. Paladyn. A, i stregorowało się. Mam 10 minut. Jak ja to mam zrobić? Jak katapulty nad nie mogę zrobić? Kurwa, jaki twardy był ten chłop. Nie, no nie będę wczytywać już bez przesady. No dobra, no nie wiem, że ja to zrobię. To baza jest od nich kolosalnie wielka. 9 minut tylko? Tu coś pęka cały czas. Co tu pęka? Tyłek mi pęka? Jakieś statki trzeba zacząć robić. Na czogalach najszybciej. Zdążę upgrade'y przynajmniej zrobić. No są same wieże w tej wiosce. No nie odkryłem jeszcze tego. A ty wiem, że dobiegniesz. Dzielny jesteś. A nie zdążyłeś. A ty zdążyłeś, no to chodźmy no. Panie, jakbyś do tego dobiegł. Dobrze, że najwięcej bije, szczerze mówiąc. Co on robi, ten goblin? Powiedzcie mi, co on robi? Tour de Polonie robisz? No rozpierdziel to. Tu zerkujemy. Spróbujmy, ale ciężko to widzę. Katapulta przeszła to git i potem w to. 8 minut. No ta baza jest kurewsko wielka, jak patrzę. Dobra, damy radę. Co ty robisz najlepszego katapultko moja? Oj, to błagam. Otwal z tego bufa i wypij tą potę. O, chłop już wstał. Dobra, no, buła w niego. Wiecie, fajne to jest git, tylko że ja pierdzielę, jest roboty, mam trochę tej oleju, okej, upgrade'y. Ale on jest twardy, skurczybyk. Upgrade'y. Nic nie ma. Gdzie tam jeszcze? Tu ma jeszcze. Dobra, to i potem pełna bułka w to. Znowu nie katapulty. Już zacznę się w to strzelać. Muszę jak najszybciej znaleźć nowe miejsce, ale nie wiem, czy ja mogę z takim wojskiem. Znaczy z trzema stateczkami. Ty nudzisz, widzę.
Dorobię tutaj, potem ich przyniosę do górnej kopalni. Jak będę musiał stolicę atakować, tak chcę mieć dużo golda. Właśnie pytanie jest takie, ja muszę każdy budynek pewnie zniszczyć. Mam ulepszone? Nie, na jeden mam, okej, okay, na jeden mam to git. Zrób jeszcze statki, parę. Ale nie mam nawet tego, wodnego nawet nie mam. Bo goblin alchemista trzeba zrobić. Ale jest młyniec, no. No to są RTS-y. Im więcej klikasz, tym lepszy jesteś, tak to wygląda. Tak na pewno trzeba zrobić, bo nie mam tych haterów w ogóle. No 5 minut mam, no mam katapulty, więc może to zniszczę. Tylko widzę, że katapulty nie biją w nic. Stwierdził, że po co atakować. Czy to zniszcz? Tu. O, tu zwierzę jeszcze. Wiedzę, że bohaterów Restium zawsze w tych, w stolicach. Znaczy w stolicach, w forcie. O nie, tutaj to zniszczę. Katapultki oczywiście tutaj. Dużo to miasto było. Ale 5 minut? Nie wiem, czy dam radę. Dobra, zaryzykujmy, że nie ma wodnych tych. To nie jest mało tych statków. Kontrol 3 was dam. Niebronione? Jest. O, już jest podwodne gówno, by the way, no. Co ty robisz? Jaka ta pulta? On ma taki sam ręcz? Ty! Nie było tak? Czy mi się tak było wcześniej? 4 minuty i watch it przyjdzie, to musi być posprzątane wszystko ładnie, bo nas opierdoli. Co ja mam zrobić, powiedzcie mi? No może... Zrób tego latającego chłopa jednego. Czy pokona mnie chłop. Blacksmith, tarta wojenny, ogry. O, zniszczyłem, no dobrze. Do bazy chodźcie. Tutaj chyba wszystkie budynki mu zniknęły. Pochodzimy se tutaj, poeksplorujemy. Gangrena. No tutaj może najpierw pojedzie, zobaczymy się wszystko. Zobacz, mnie nie goni przynajmniej. Nic nie ma, kopalnia tu jest. O! Nie wiem, czy to będzie taka misja, że dostanę taką armię i od razu będę mógł iść. Cel jest niewrażliwy, czyli dopiero jeszcze nie odkryłem tego. Aleksander Smogaj to był jeden z paladynów. To taki znany, potem się Death Knighta zamienił. To jeszcze muszę zrobić, ogrę mundy i jak najszybciej te upgrade'y trzeba zrobić. Ale zrobię, mi się wydaje, że wieżyczki mi się tu giga przydadzą. To zniszczyć, żeby Watchy był zadowolony. Leci ten samolot? Leci. Tu jednego musiał, żebyś naprawił mi te katapulty. Mogę jedną katapultę? A jest jeszcze tutaj. O, nic tu nie ma więcej. Może tu coś jest jeszcze. Jeszcze zamknę tę książkę. Tu leć, tu. Ja jest samolocik. Możemy Możemy zniszczyć tego niewidzialnego chłopa. Tak. O, jeszcze tam zabrał kogoś ze sobą. To też jest Olpa, czoło, to fajnie. Tylko pytanie, czy ja muszę mieć zrobić. Nie, no nie zdążę, by 2 minuty z tego portu zniszczyć. No dopiero teraz będę ulepszać te. Kosz, no, maxa budyneczek. Warto to zrobić, upgrade'y? Też mam problem z drewnem teraz z drugiej strony. Zabierałem z drewna tej ulungi, to teraz mam problem z tym. Chodź tu, najszybciej drugą bazę zrobić. To nic nie było w końcu, nie? No nie, czyli jedyne miejsce, gdzie mogę iść, to jest tu. No i tu jeszcze było jakieś przejście. To możliwe, że saperem trzeba będzie wywalić, no. Byłaby taka szansa. Nie chcę się iść pełonem tutaj i naprawiać tego.
Ona oczy przychodzi za minutę, za czym cię opierdol dostajemy. Porów mi sparę tych saperów. Tylko, że nie ma szans, że mi pojedyną pod mury. Saperzy dlatego mi się tak nie podobali. Oni byli fajni, ale nie w takich misjach oblężniczych popierdzielonych. A, katapult na pewno mam za mało. A, nie dodaję tego golda, bo tu pójdzie dużo golda, jak się ten upgrade zrobi. Wodne też czekam na upgrade. Ja tu mam statki, to wyglądałoby jakbym jakiś desant robić wodny. Ale nie, aż tu widzę, że... Dobra, zacznijmy od tego, weźmy jakieś żółwie zrób. Tu sobie zrobimy punkt zbiorny. Jeden port mam tylko, ta jeden. Cześć. A, już ten pan doszedł. Wiem, że coś będziemy zaatakować. Ta pulta jedna, okej. Ona maksa katapultę, ta. No dobra, to czekamy z goldem i z tym na to. I więcej do drewna tam chłopów. Już wykarczowali prawie wszystko, widzę. A ja widzę, że to będzie misja typu nasraj katapultami. Oj, mogę juggernauty robić. Problem jest taki, że nie mam drewna. Dobra, te mało kosztują upgrade drewna. To oliwa jest OP. Czy las ten... Gdzie jest mój warchief? O, jest. Wiem, że będzie zły, że tego portu nie zniszczyłem, ale dopiero teraz juggernauty mogę robić. O ja pierdzielę, jak to nie. Oj, Gul'dan idzie i Necros. Czemu tak klatkuje? Everything has been prepared for your arrival, Warchief. The attack on Stratholme can begin at once, as you demanded. Perfect. My warriors have waited long enough for this battle. Their patience will now be rewarded. Today we'll strike at the very heart of Lordaeron's oil production. Without Stratholme, the Alliance's war effort will grind to a halt. Clearing the way to our ultimate goal, Lordaeron's capital. Break through the gates of Stratholme and unleash the fury of the Horde. No, to jest jedno z największych miast, ludzi, jak to padnie. This city is guarded by some of the most powerful Alliance forces, Warchief. Blindly assaulting the gates will not be enough. The defenders of Stratholme will fight to the death. O, trochę się obawiam tego. Then they will die with honor, Warlock. Now step aside and let the true warriors have their day, wouldn't you say? As you command, Warchief. Attack my warriors for the Horde! No to ktoś nie powinien zaatakować, ja nie czuję się gotowy. Ja pierdzielę, ale mnie wywaliło. Dobra, pogrupujmy to jakoś. Ten powiedzmy, że będzie Ctrl 3. Ctrl 4. Nie. Tak, mam te jednostki, wszystkie to robię im te upgrade'y. Na pewno, ale poczekam na upgrade'y, zaatakuję, obiecuję. Jakie mam zadanie? Stratholme Port. Katedral Defense, no właśnie, to będą priesty jakieś. A tak na ślepo mam zaatakować? Także ustałem, że ma zamknięte bramy, ja tu mogę katapultami podejść i zrobić po prostu trade katapultowe tak zwane. O. Nie ma upgrade'u na tych katapultach. O, zacznę to robić, dobra, zacznę to robić, ja wiem jak to będzie wyglądać. Jak kliknę wszystko prawym, to te jednostki zaczną się gubić, bo nie będą miały dojścia do tego. Dobra. Nie, to będzie Ctrl 4. O fuck, ile dostałem jednostek, co to jest? Gul'dan? Utok? Utok i Heron przyszedł, o. Co ma Heron? Monsun, burze i ożywienie martwych. To będzie Ctrl 5 powiedzmy.
Zostały trolce. Korb z wagony zostały, ale nie mogę ich kontrolować. Już są korb z wagony? Co to? Rozumiem, że naczynia dla tego. Dla Gul'dana. Dużo katapult. Możesz tu podejść. Co się stało z moimi wojskami tutaj? Nie wiem, zaatakowali, nie widziałem nawet. A, jak ja mam teraz właśnie zrobić pick farm, jak będzie 200 upgrade? O ja pierdzielę. No bo trzeba będzie stracić trochę tych jednostek. To mnie ciekawi, da się to otworzyć? Może Gul'danem tam podejdę, tam jakieś groby były. To bym zrobił Ctrl 1 po prostu, no i tyle. Zobaczcie, da się tędy iść, bo to wygląda jakby jakiś flanka tutaj. Dobra, to mi się pobawię. A, potrzebuję zeplina tutaj, jednego przynajmniej, no. No mogę tego pożyczyć, tylko poleć tak i tak. Po wizję go potrzebuję. Gangrena. Chyba się na coś przydadzą, tylko są trochę bezużyteczni, jak oni umierają na dwa hity dosłownie. Ta kopalnia już trochę schodzi, to weźmy tych parę peonów. Chodźcie tutaj, ta kopalnia jest masna. To mnie muszę tankować, albo muszę odlecieć, dobra. Właśnie jest problem taki, drodzy widzowie, że nie mogę robić tych statków, nie mogę tym portem się zająć. No to na pewno stracę te jednostki, jak pójdę. To przynajmniej otwórzmy bramy. Jedzie ten? Zeplin? Daje z salombistą wizję, fajny ma zasięg. Nienawidzę ten kto to wymyślił te... czekajcie, upgrade'y na katapulty ostatnie. 4500, no ale warto, te katapulty to będą gówną. Już to zrobić, mieć to z głowy. To one idą? Idą. Właśnie. Wy dwie tu, powinniście wygrać. Że ja mogę chybić. Ty nie, błagam. To jest giga ważne, żebyś nie umarł. Zróbmy sobie już za... A nie, zrobię sobie zapasowego, bo nie mam pick farmów. No zrób to i potem się w sumie tutaj przydasz, będziesz naprawiać. Gotowe. Jest, już widzę, już się zaczyna. No weź, ale im więcej ich wezmę, tym gorzej będzie, tak nie żartuję. Celnie wrażliwe daje. Dobra, tylko to chciałem zobaczyć. Ma moje upgrade'y, te katapulty mają, no. Macie misję tutaj wjechać. Okej, git. I to oni tutaj głupieją, więc okej. Ładnie. Tych możecie zestrzelać. No tak, nie podoba mi się, to nawet tak trzeba tą misję przychodzić. Tak jak mówię, kliknął tu prawym, po prostu tym całym wojskiem, co zostałem, to niby pod tymi murami stali i się patrzyli. No stracę, no ale co zrobić, no. Mógłbym chciał giga tryhardować, to mógłbym odchodzić tak, żeby baitować. Bum, bum. Nie atakujcie w bramy jeszcze, bo tutaj widzę, że możecie... No właśnie, teraz z komputera wykorzystałem, że on tak głupio robił i podchodził pod te mury. Szczerze, rób niż te katapulty, bo widzę, że się przydadzą. No ja mam statki robić w sumie, ja pierdolę, bo zapomniałem. To zrób. To. Się zakopcie. Ty oddaj i możesz do złota pójść. Już drobnym jest git. Jakieś ostatnie upgrade. Dostałem dużo tych wszystkich jednostek, więc warto. Widzę, że znowu jest... A, drzwi są otwarte tutaj, to gorzej trochę. O, słyszałem dźwięk leczenia od Priesta. A jak mi przykro, że chyba nie możecie podejść. Ale wy nie bijcie tego. Nie, to nie jest dobre. To są katapulki.
A oni jakiś olej wylali, ja po tym chodzę jak debil, dobra. Mówił coś o oleju. No to trzeba przeczekać. Gdzie złota tutaj, kolego? Ty tutaj miałeś naprawiać mi, miałeś być katapultowym. Ja już mogę aktywować bliżej jednostki. Cały czas muszę tu robić te. A wiesz, że mam limit tego, mam wypierdziony, nie jest na 200. Co mnie to atakuje? Widzę, że muszę to zniszczyć. Katedrę muszę zniszczyć, okej. Okay. To cel jest niewrażliwy? Co? Dziwnie zrobione trochę. Nie, nie było takie. Zawsze katapulty, pamiętam, odrężowały te wieże. Oj, 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 oj. A, tylko rośnie to rozpierdzielę. To jest taki mój elitarny skład, widzę. Niech będzie. To weź sobie parę tych ogrów. Gdzie były te ogry? Dużo tego tam zażynałem, nie będę ukrywać. Ale Teron mi umrze zaraz. Dobra, Teron, cofnij. A, umrzesz, bo będziesz po tym chodzić. Dobra, to już nie ruszaj się najlepiej. Nie mam go jak uleczyć, nie? O, ten teren to jest papierowy, ja nie widziałem tego. A to będzie cały czas płonąć? O co chodzi? Teren jest odpięty? Nie, jest jeszcze. Teraz jest odpięty. No dużo tych jednostek to jest. Dobra, bijemy się. Ulepszone jednostki pewnie, no właśnie. Patrzcie, jak Utok, Utok jest tak MVP tej gierki. Dużo się leczę świnie. Chaos Bolt jest OP. A to w ogóle jest takie wojsko inne. Dobra, tak to pulty weźmy tu na razie. Dziwne, że to płonie cały czas. Nie podoba mi się to, ale okej. Okay. Rozumiem, że to jest chyba takie, żeby nie móc tu przejść. A, o panie! Puśćcie tego Gul'dana, bo umrze mi, Cho'Gall mi umrze. No, umrze mi ten Cho'Gall, za to nie poradzę. Za dużo tych jednostek trochę jest. Ale jest młyn, co to było? Wyszła baba i wszystko skrzesiła. Nie rozumiem, to jest jakiś teleport teraz? Tu ten cmentarz jest, to nie mogę otworzyć. To jest początek Death Knightu? I remember that you were on your knees and begging for your life. Speak quickly, Gul'dan, for my patience is nearly spent. I promised you riders of darkness, Warchief. No, elitarna jednostka. Of powerful magic to bring ruin to your enemies. After your warriors killed most of my shadow council, I sought ways to create these riders with the aid of my surviving necrolites. But they... To są prawdziwe Death Knighty właśnie. To było w starym lore, to po prostu byli orki, swoje ciało opuszczały.
I wchodziły w martwe ciała ludzi dosłownie. To były pierwsze Death Knight. Takie prawdziwe, nie te zwała, co znacie od Arthasa, te pistki jakieś. I to jest pierwszy Death Knight. Teron Gorfind. Nie jest zadowolony z tego wyboru. Dlatego na tego Teronie tak zareagowałem, bo to jest kultowa postać. Pierwszy Death Knight prawdziwy. Ale zajebiście wygląda. I tak samo ten kapturek pamiętam. Zajebiście wygląda. No i to są prawdziwe Death Knighty. Teraz tego nie mam gdzieś. Dzisiaj mówię, tam się za rączkę trzymają Death Knighty. Kwiatki podlewają. Jak to się spoda Borgrimowi? Pewnie nie, na dłuższą metę. Dla niego to będzie nienaturalne. On tu chwali te swoje Death Knighty. Ale oni są papierowi tak naprawdę, ale mają popierdzione spele. Ludzie mają magów po prostu. Death and Decay, czyli taki klasyk spell, co każdy zna. This entire city will be perished. No, to już musieli takim tekstem dowalić od Arthasa. Fajna ta misja, ale trochę nie rozumiem, że ja tu chyba miałem przegrać, powiedzmy, ale ja się w miarę trzymałem, tylko Jogala straciłem. Bo tak nie chcę tych całe wojsko wepchnąć, bo wiem, że ktoś tam zatnie mi to tam zdechnie dosłownie. A co się stało? Zamknąłem Temple of the Damned. O Jezu, o parny upgrade'zie zapomniałem i Chogala skrzyś. Destroy start from Heath, Core Song and Corpse and Fallen provide them. Oj, utok, ty jesteś dzielny, ale nie aż tak, kolego. Zostałem jakieś katapulty, czy wszystko straciłem? Aha, chyba wszystko straciłem, co się dało. No, to wiemy, co będziemy robić zaraz. Czekajcie, bo jest taki młyn w tej misji. Fajna misja, ale jest overwhelming trochę, jak skurwysy, nie będę kłamać. Pytanie, czy to wystarczy, żeby tu coś podziałać. No dużo jest tych Juggernaut. Mam 3-3 upgrade'y? Mam. No to pomału możecie czyścić, najwyżej zrobię kolejny port, jeśli w pierdziele. On nie powinien być taki silny na dworze. Okej. Utoka zawsze posłucham, bo Utok dobrze mówi. Tu jest jakieś katapulta, ale już... Tam tu trzy. Kabum, vulnerability is fine. Czyli jakieś dziury w murach muszę znaleźć. Ma 1-1, na moje 3-3 to nie ma szans, tylko rozpierdzielą te moje statki. Tak, żeby do murów nie podejść i się nie zesrać. Co mnie tu atak? O Jezus Maria, nie, ten ogień. Zapomniałem o tym. Bo jeszcze na murach skrzesiła ta szmul zasrany. Tu rozpierdzielacie ładnie. Chciałbym już zamknąć ten... morze całe, bo to tak jest misja główna, będę musiał to zrobić. Możliwe, że od portu bym desant zrobił, bo tutaj przez ten ogień byś tak średnio chce chodzić, jeśli mam być szczery z wami. Okej, zniszczyliście to tu teraz. Old Citizen. Oj, oj, oj. Strzelaj, strzelaj. No bo on to robi, miałem z tym tu chodzić. I tu jest zamknięte. Tu by też trzeba było katapultę wpuścić, się pozbyć tego z muru. Tu widzę, że będzie chyba vulnerability. Tylko z tego, co on mówił, tylko te mogą to odkryć. Dobra, tu macie dużo jeszcze drewna. Upgrade'y są zamknięte? Nie, tu jeszcze. Dobra, zamknijmy to.
Patroli nie wiem, co chcę robić, szczerze mówiąc. No to mi dużo wojska jeszcze zostało. Tu są jeszcze katapulty jakieś. A z tej strony da się coś zrobić w ogóle? Okej, trzeba mi zrobić ten temple of the... Ale jest młyn w tej misji, ja pier... A mnie tam atakuje. A jeden uczni mi zabije wszystkich Death Knightów, no ta. Zero na ciało to jest. Zrobił mi się ten. Bogał przy las. Pokaż mi, coś tutaj jest w ogóle, czy to warto iść. Nie wiem, jest za ciasno w tym mieście, to jest mój największy problem. To... A nie możesz tego mieć to odpakowane, no dobra. No to mi zrób. I to, bo musimy ogrę magii teraz zrobić. A to nie jest taka misja, że się mogę tu wsypać dosłownie, to mnie wkurza trochę. Problem jest taki, że on to właśnie... Twój przywrócenia, weź se. O, idzie koń jakiś. Myślę sobie tych paru. Tutaj dzięki. W sumie najlepiej wziąć te ręcz jednostki. No ja tych domków nie będę zabijać, bez przesady. Patrzcie, oni się zbugują i gdzieś by polecieli nie wiadomo gdzie. Czyli musiałbym ten hold position trzymać. Jezus, mania, ta misja to będzie straszydło. Jak wam idzie? No już to ładnie wygląda. Control 6 powiedzmy, niech to będzie. Jak zobaczę, jak od strony portu jeszcze wygląda. Zrobił mi się tutaj ten Zeppelin. On go chciał wysłać tutaj, bo nie wiem, czy tych Death Knightów wycofywać stąd. No, mają tu umocnione to, ale no. Teraz nie masz zasięgu? No naprawdę, nie macie zasięgu, żeby rozpierdzielić tą wieżę tutaj jedną zasraną. Uj, dużo tego jest. A tu już posiłki lecą. Dobra, 6 to było. No ja nie ma ulepszonek, no to same upgrade to zawsze w tym Warcraft 2 to był rozpierdziel. Jest ten Zeppelin? Pokaż, coś tu jest. Nie, to jest jakieś tam te... Old Tomb tutaj jest. Wiem, że tego wagony zrobię, tylko nie są lepsze, oni mogą robić te... No co, no wyślę, co te... wyślę te zombiaki do miasta i co się stanie? Nic się nie stanie. Się liczy jako bohater? Nie, jak coś jak utok się liczy. No, no to chodźcie tutaj, no powiem, Ctrl 7, to jest klawiszy zabraknie niestety, unlucky. Ty, w tym porcie chyba byłoby fajnie wysrać. No chodźcie w ten port. Zgubiłeś, widzę kolegę. Starczy robić jeszcze? Mam takie zapasy golda, że... Tu nie jesteś zanurzony. No są chyba tego... No nie wiem, jaka jest różnica, czy jest zanurzony, czy nie. Dobra, ale też tutaj bym chciał zaeksplorować do końca. Ale to jest te... gówno, tędy nie przejdę. Że te domki chcę niszczyć, bez przesady. No nie wiem, teoretycznie nie powinien tędy iść, bo stracę całą armię. A tutaj nie da się przejść. Chodź tu, bo tutaj chyba nie ma żadnych jednostek takich lądowych. Chyba coś zablokowało, czy co? O, rozpierdzieliło całe te doki. Tu, to. No, trochę mi się już kończą te moje jednostki. A, nie będę, ale mam takie zapasy, że wątpię, że potrzebował coś jeszcze.
Nie miał szarki czasami? Tego infernala już dokończmy. Ja nie wiem, co w tym mieście mam robić. Trochę jest młynek w tej misji. Możecie tutaj jakieś wyczyścić, tu były jakieś te. O, są. To z wizję powinien stracić? Nie, to widzę, chyba da się zniszczyć. A dopnijmy port. O. No, na chwilę tego spuściłem z oku, tak katapulty widzę i zawału dostały. Gotowe. Nie wiem, chciał i tak wpuścić do tego miasta, ale nie rozumiem, bo tutaj jest... O ja pierdzie, patrzcie, jak to ja jest głupie. Zjebane. Zrobię jeszcze dwa demoniszary tutaj. On te statki robi jeszcze. Tam było coś, że da się ugasić to? Dobra, ten zeppelin, weź, tylko że wzdłuż murów ja tak nie mogę se latać za bardzo. Glider chyba wszystkie zrobiłem. No nie wiem, robił tych szamanów w ogóle, ale co mi to da? A, sranie, nie rób już tych. Nie będę mógł nic zrobić tym olejem. Tylko te wieże zniszczę przy tym. Gotowe. No niestety do końca gry się będzie tutaj paliło. Ale wkurzającą zrobili misję. A nie, z tego wyjdzie znowu ta baba wyjdzie z tym chłopem jakimś i skrzesi wszystko na mapie co było? A teraz muszę wejść tutaj, okej, okay, tu jest zamek dosłownie. Te zeppeliny, gdzie te zeppeliny wysyłam w ogóle? Tu? Tu się ogrę magii, to tu jest zeppelin. Poszukamy tych vulnerabilities. Mi się wydaje, że na 100% powinno być tam jedno. Być tutaj gdzieś na razie. Rozumiem, że to jest... Który to jest mur? To będzie ten mur? A, tu mnie już wiem, co mnie zabiło. No piękne i te moje katapulty tego nie widzą. Mam tu jakiś zeppelin? Jest. Próbuję, muszę zobaczyć, jak to miasto wygląda, bo tych murów się nie da zniszczyć, okej. Okay. Już są uczniki na tych murach, no właśnie. Nie wiem, jak to złapię. Zobaczymy te miejsce tam, gdzie byłem na początku gry, bo mnie ciekawi. Tu wygląda, tu jest jakieś... O, tu są jakieś wilce? Jak się tu dostać? To by trzeba było zniszczyć to. To tu jest vulnerability z niby? A, jest, patrzcie. Okej, okay, dobra, to mi się podoba nawet. To daj mi katapulty. O, to trzeba tutaj, w tym miejscu trzeba zniszczyć. Mam tu jeszcze jakieś katapulty? Bo saper, nie no, saperów użyję do tego. Trochę się sram z tą misją, ale to jest taka misja braindeadowa, że nie da się prawym kliknąć i ten. Death Coil? A nie mają Death in Decay, okej, okay, szkoda. I to takie dla kanałów przejście, to jest vulnerability, okej. Okay. I tu bym się dostał do miasta i bym był... Kurwa, to jest jeszcze dalej od tego, ale miałbym jakieś takie fajne miejsce, gdzie mógłbym całym wojskiem pewnie prawy kliknąć i byłoby spoko.
Coś mam wycofać z tego miasta tutaj? No mogę przejść przez to, ale całe HP stracą te jednostki moje. To mi się nie podoba. No też stracą w sumie. A ja, zabiją się czy nie? Zobaczmy. Na testy kostę zrobić. Już tu ładnie wyczyściliście, tu jeszcze. Nie, nie ma, to tutaj chodźcie. Ale bohaterów to nie bije, ale. Dobra, ja mam bohaterów, mam popieprzonych, czemu się też martwię w ogóle. Może przesadzam trochę, to nie zniszczy mi to całych budynków tutaj. No, pokonało, niestety woda pokonała moich tych vulnerabilities. Tu jest na pewno. Ta. Tam gdzie jeszcze? W porcie gdzieś? Jak ten port w ogóle, sytuacja tu wygląda? Zrobiliście coś, czy się zesraliście? A, bili się zwierzem, no brawo. Co tu się, patrzcie co tu się dzieje, patrzcie co, na chwilę nie patrzyłem na te moje jednostki, patrzcie co się kurwa dzieje, no nie. I przechodzą przez ten ogień i się cieszą. Patrzcie, gdzie oni biegną? Powiedzcie mi, gdzie oni biegną? Utok już jest kaput zaraz. Aaaa, wiem gdzie biegną. Patrzcie, to tutaj jest na skałce i tego nie widziałem niestety z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego. Macie zabawy na murach? Dobra, to jest taki dobry punkt zbiorny, to o czym mówiłem. A. Teron, te ogry. Niech to wszystko tutaj przyjdzie do mnie. Bo tutaj, tego miejsca mi się nie chce nas przechodzić. Tylko pytanie, gdzie jest jeszcze ten trzeci. Bym znalazł to wszystko, żeby utok by się cieszył. No to rozumiem, że to które to są mury? Te wewnętrzne? Te zewnętrzne tylko? Ten port widzę, że jest rozpierdzielony. W miarę. To byś mógł zniszczyć, jak nikt nie podejdzie do ciebie, bo to nie atakuje latających. Ale tam niespodziankę na mury wrzucisz. No, mam zero pancerza, nie? Ale no... Trochę się sram w tej misji, sorry, ale tak chcę właśnie przejść, żeby tak było wszystko, powiedzmy, ale no wkurzające to jest. Już tak straciłem całe te wojska, miałem dwie tutaj te zastępy tych łuczników i tego drugiego gówna i wszystko straciłem. Dobra, wy stoicie tutaj, widzę, że on mnie w ogóle nie atakuje, zniszczę to. Budynek miejski, targowisko. Wyse to i to. Tu się da przejść łaskawie? Wywozy mięsa to wypierdzielaj z tym. Myślę, że się może przydać jeszcze, ale... O, jeb.
Fajne. Fajne miejsce. O! Co się stało, że takie decyzje wam podjęliście, żeby się zabić na ten... Co tu jeszcze jest na tych murach, że ich tak to zmusza, żeby tak się dziwnie? Ziglock Tower. To nic nie ma raczej, nie? Tak przynajmniej to wygląda. No to tutaj jeszcze były te wieże, możecie zniszczyć. Ja pierdzielę, się nie brakuje mi tego miejsca, że sobie prawym kliknę i pójdę po prostu do przodu. Nie ma czegoś takiego. Dziwne to, że to się permanentnie pali. Bo tu może było jakieś? Jakbym tutaj wszedł, to bym się do środka miasta plas, ale nie, tu nie ma. Chociaż tu jest! Tak? Nie, to nie jest chyba wolne robienie. Ora, weźmy, wsypmy te wojsko całe do miasta. Tylko nie wiem, że tych Death Knightów chcę wyrzucać w ogóle. Myślę, że mniej więcej będą miejsca zajmować niż robić czegokolwiek. Z tymi Herosami chyba to mam ochotę zagrać i tyle. Alliance Navy. No port jest zniszczony i to nie wygląda jakby coś miało być. To miasto już upada pomału. W tym porcie w sumie wysypa też są te beczki z olejem. No, bohaterami mogłem do przodu pójść. A mam te katapulty jakieś? Dlaczego nie robię tych katapult? Jestem takim kretynem. A myślałem, że mam fajne miejsce, gdzie nie jest zasrane tym olejem. To mi się podoba. Nie będą się bugować te jednostki. Ale na murach już widzę panów śmiesznych. A napierdziela ten. No i co, i stają i się patrzą. A dziwna misja jest, cholernie mam, nie będę ukrywać. A to ciekawe jest. Bardzo ciekawy. Nie spodziewałem się, że tu chłopy będą. A nie wiem, czy mi się chcesz przeszukiwać to całe miasto. I gdzie są te moje katapulty? Gdzie one polbi jakby, powiedzcie mi? Nie, ja jestem ślepy czy co? Ja tu miałem 3 katapulty, czy mi się już wydaje. Tu jakaś jedzie. A, wyjeżdżają sobie stąd, no dobra. Na wakacje sobie jadą. A pierdziele, no. Wiem, że narzekam, a ta misja po prostu trzeba było mądrze zagrać, ale nie jest dobrze zrobiona mądrze ta misja. No Gul'dan wyczyści tych na morze. Do przodu trzeba pchać i tyle. A, takie kółeczko tu zrobiłem, okej. Okay. To już zniszczyłem wszystkich tych na murach, nie? Możesz tu przyjść i wysadzić to. Jakiś chłop jest na murku i co? Sięgniesz go siekierką? Yeah. To panie było miejsce zrobić.
Może te pozbierają te... Wozy pozbierają te ciała i potem zrobimy jakiś atak szkieletów taki, żeby zobaczyć. Item resist completed? Gdzie są jeszcze te vulnerability places, bo nie widzę ich. No wiemy trochę im rzeźnie winiąty, jakieś biedne dziadki chodzą. A tu chyba nie będzie oleju przynajmniej, już dobra. I zrobię miejsce. W sumie dużo mi miejsca się zrobiło i patrząc ile ja mam tych rzeczy, ile mam golda, ja nic z tym nie robię. Zresztą może to kupowałeś takie... Te... O... Katapulty to jest najważniejsze. O, tutaj miałem zbiórkę. Kamagosh, warrior. We're being attacked. Almost there. Co mnie to atakuje niby? A, ten olej znowu jest z tych domów. Ja pierdzielę, no to mnie w sumie tak otworzyłem, tylko żeby misję zrobić bardziej. Gdzie jest to ostatnie przejście od tego blinu? Chyba nie głębiej. O, i tutaj mam być. Tutaj mam być, okej. Ojoj, to nie jest takie proste, jak tak patrzę. Oja, ile tego nam jest nasrane. A, gdzie wy idziecie, powiedzcie mi? Gdzie nie idą? Dobra, niech stracę tych chłopów, no. Po coś ich mam, tylko to wszystko ich tu przyjedzie w takim razie. Możesz zostać. To są te katapultki. Giną sobie. Pogra znowu umarł. Tam się nieźle wpierdzielają do przodu te jednostki, jak nie powinny. Powolutku, powolutku. No, powolutku nie idą do przodu, jak walnie. Dobra, to życie wszystko. Czekała, że zaś chrzesić. Chłop umarł niestety, unlucky. Nie, fajne są te walki, tak jak mówię tematycznie, ale ciężko zapanować tym chaosem całym tutaj, co się dzieje. Ja jeszcze nie umiem odróżnić. No mieliście, przecież kolejkowałem wam wszystkie te wieże, żebyście rozpierdzielili. Co wy robicie? To zniszcz. Ty zniszcz to. Ty zniszcz to. Stratum kaboom. You need to find the problem with Stratum was. Find them and explode them with either goblin sappers. A gdzie są te? Nie widzę na mapie. A gdzie były w takim razie te miejsca? Tu widzę, że kółeczko robię, tak zwane. Fajne są sticky ma.
To jakieś więzienie? Ta więzienie jakieś jest. Fajna ta misja, ale taka no zbyt duża. City is lost. The damnable warlock has won again. We have but two choices left. Stay and fight to the last man or retreat to the capital. We've run for far too long and will run no further. But you are the beating heart of the Silver Hand. Its future depends on your survival. Mara, poor dragon, to żona Bulwara? Please don't make me lose any more of you. The light will be with us, Fowl, in this life and the next. Now, go with Lord Mograin, and I will hold them off. Poświęca ta Mara. Ona jest Lord, ona jest Stormwind, nie? Nie. Mówił o tym Lord Shire, no to jest kampania 1 w Warcraftcie, była cała rzeź tych wszystkich kapłanów z Lord Shire. Do siebie wycofują, zaś te miasto zostawiają. A ma łuskowy tyłek. Will be etched in the memories of all the knights of the Silver Hand, brave Mara. Byli knights, to nie byli paladyni? Nie, to już byli paladyni, widzieliście jak skrzeszali. Nie, fajne to miasto, ale takie niepraktyczne w ogóle, nie? Mi się wydaje. Właśnie, że z Control 1, zobaczcie co mi zostało. Jaka fajna armia chyba. Ja no, trochę sobie tu poeksploruję. Porób mi te... No w sumie wbiliśmy się w te miasto, w jak skurczybek to zrobiliśmy. Gdzieś mi się tu są. Zo mają. Ale git zo mają. Wszystko nie jest to tak... O, jest to jakaś skrzynka. O, panda. Jak to działa w ogóle? Devkan widzę, że Drain Force. O, by Devkan było OP w Warcraftie 2, jak mam być szczery. On po prostu one-shotował jakąś jednostkę. Utok, tak dzielny jesteś, Utok, naprawdę. A nie, chłop, zaraz. O, nawet jakieś książki nie dostanę z tego? No serio? Po co to z tyłkiem idę? Wiem, że takie po prostu ich tutaj zbierali se chłopów. No wyjdźcie stąd, bo to jest tak ciasno. To widzę, że tą Marę trzeba zabić, ale znalazłbym te vulnerability całe, żeby to mieć wykonane. Myślę, że on miał już szósty poziom. Za nasrała tego. No a też jest takie czyszczenie, no, Utok jest tak dzielny. Wielokrotnie to będę mówić. Mi zostały katapulty, to może na tym murze czyścić tych chłopów. No tutaj widzę, że mnie jest, portem bym na nie dał radę chyba wejść, bo jest, chyba, że tutaj nie ma. Tam gdzie są te vulnerability w tych murzach, za cholerę, nie wiem, tu by może było, ale wątpię, to mi się wydaje, że w tym miejscu. Tu było... Tu było, teoretycznie gdzieś tutaj by mogło być. Chyba, że tutaj, bo mówiłem o tym miejscu. O, moje katapulty zginęły już niestety, od uczniów panek. Wy się zacięliście, widzę, Unlucky. Zdarza się na najlepszym. Weź się tam Gul'dan wpieprz coś na murek. A, tu się nie da chyba. I
Wow, gold. Nie ma. To jest mój force, który mogę rzucić, prawym kliknąć i umrze wszystko. No kurde, gdzie jest ta vulnerability w tych murach? No, to wcześniej na mapie było zaznaczone. To nie jest to. Mąka chmy. Kabum. Pauzuję i poszukam, żeby was nie męczyć. Dobra, znalazłem, fajnie ukryto, patrzcie, taka droga była. Kurde, z tego miejsca mogę atakować, ja tego nie widziałem. A, ja pierdzie, to są drzewa, naprawdę. Nie, nie, no okej. Okay. Są, ale da się przejść. No to okej, okay, ta misja nie była taka zła, jakbym tędy się wylał, to pewnie żadna lawa by mi nie przeszkadzała. No to jest, ja jestem debilem, no przepraszam. I nawet dla utoka chyba, no tak, to się opłacało znaleźć. Dobra, musimy tą Marę pokonać, ona się poświęciła, żeby została tutaj. Nie chcę się do tego miał, mógłbym wszystkie te budynki zniszczyć, ale nie wiem, czy to coś będzie, szczerze mówiąc. Bo ci ludzie tutaj są tylko po to, żeby ci... mogli sobie skrzeszać, mogli sobie zrobić to całe wojsko tych, nie? Banderzy. A i temów unikalnych to nie widzę, żadnych mnie tej z Mary wypadnie, ale to Grimowi dam. O, o, to jest to, co mówiłem, i się stają i się patrzą. O, po prostu to zniszczę. Dobra, wpierdzielajmy się, zróbmy sobie rozpierdziel na koniec mapy. Daj ten sztandar. Do przodu, mógł temu Holy Armor spamować. On chyba dostaje damage, ale... A, bo trzeba sobie nie... A utok nie masz tego... To tak nie działa, jak myślę. A nie wiem, gdzie ty jesteś, utok. A niestety jest nieśmiertelna, trzeba poczekać chwilkę. O! Test jakiś? Po te monety. O, chyba działa. Ten pół przed tego. O Jezus, ale jej robimy, nie powiem, że brzydko powiedzieć to. Bolvar, in the light, we are one. Utnęła coś. Bolvar, no, czy to była żona? Jak nie wiedziałem, że tu żonę Bolvara zabijaliśmy. Nie pamiętałem. Nie dziwię, że tak orków nienawidzi potem w początku WoWa. With the fall of Strathorn, victory in this war is finally within our grasp. Once we destroy the capital of Lotharon and Zul'jin burns Quel'Thalas to the ground, none will remain with the power to oppose us. Then at long last, we can ensure a proud and glorious future for the orcs in this world, and everyone brave enough to stand with us. Glory to the Horde! Victory or death! Pięknie. Master, what will we do now? Doomhammer and his forces will be moving west very soon. We will be moving north, my apprentices. As there is something in Quel'Thalas that I need for the next step of my plan. Gather the warriors. It is time to reinforce Zul'jin. A, bo Zul'jin się stronami bije, to fajnie, będziemy się z Zul'jinem grali. Nie, ta misja, narzekałem na nią, ale fajna była, tylko po prostu nie znalazłem tego vulnerability na górze. To było najbardziej OP wejście do miasta, bo było prosto do tego zamku tam. Tylko trochę mnie ten olej, no... kurzył. Ale tylko dlatego to byłoby fajne, tylko że te jaj w tej grze jest spierdzielone, że ich zaczęło coś z mur atakować i oni nie jest tak, że oni uciekną, żeby się schować, tylko oni chcą jakąś drogę do tego znaleźć i idą naokoło, nie wiadomo gdzie, i przez ten olej przechodzą. Ja tam chyba dwa oddziały orków straciłem na taki cały stack.
No, no nic, dziękuję, że byliście. Widzimy się w następnym odcinku. Teraz pewnie będziemy z elfami się bić. I Gul'dan już wiemy, dowiadujemy się, że coś ma jakieś inne plany niż temu Orgrimmowi pomóc.